Myślę, że rozmowy trwają na ten temat, za wcześnie, aby o nich mówić, ale bądźcie Państwo dobrej myśli. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest prezes Tackor Futsal Ekstraklasy, pan Maciej Karczyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Sezon 2020-2021 oficjalnie zakończony. Jest ulga, że zakończony bez wykorzystania tego dodatkowego punktu w regulaminie, który mówił o możliwości zakończenia już nawet po rundzie jesiennej, bo wydaje mi się, że ten sezon był tak różny, sytuacja w państwie była tak różna, że mogło być takich kilka chwil zwątpienia. Tak, oczywiście jestem zadowolony, jestem dumny z wszystkich, którzy pracowali na tą rzecz, przede wszystkim przewodniczącego Komisji Ligi Janusza Lejka, który dyscyplinował kluby, popędzał je tak, aby faktycznie do końca grudnia rozegrać wszystkie spotkania z pierwszej rundy, bo taki był zapis. Wszyscy żyliśmy i żyjemy w czasach pandemii, nic nie jest przewidywalne, tym bardziej, że sport już był raz zamknięty, więc bardzo nam zależało, żeby ten charakter sportowy jak najbardziej był rozstrzygnięty na boisku, a nie później gdzieś tam przy stolikach i w jakichś internetowych dyskusjach. To było kluczem i jakby nadrzędną sprawą, jak również wnioskiem, który spółka wyciągnęła z poprzedniego sezonu, kiedy zaskoczył nas wszystkich koronawirus. Kiedy przyszła pandemia, można było się zastanawiać, czy problemy sponsorów, partnerów, przez to też problemy klubów, te problemy finansowe, nie wpłyną na to, że w lidze zaraz może nie być po prostu komu grać. Dziś jesteśmy mądrzejsi o rok, co prawda no niestety nie ma już z nami w lidze Gatty z Duńska Wola, ale chyba trzeba przyznać, że kluby sobie bardzo dobrze poradziły, spółka też, mamy sponsora tytularnego, niektóre kluby też pozyskały nowego sponsora tytularnego, więc chyba można to ocenić bardzo dobrze ten okres. To znaczy ja jestem wyznawcą takich małych kroków, ale stabilnych. Przede wszystkim przetrwaliśmy koronawirusa. Patrząc na sytuację gospodarczą na świecie, czy w Polsce, czy tak biznesowo na firmy, które upadają, gdzie to wszystko ma taki regres, to my faktycznie umieliśmy to dobrze zarządzać i przygotować się do tego sezonu, kończąc tamten. Nie ukrywam, że było wycofanie się zarówno kilku partnerów pod względem finansowym, czy prowadzone negocjacje, jak to wypośrodkować w nowych umowach. Tak jak pozyskanie tytularnego sponsora było w całkiem innym miejscu, jeżeli rozpoczynaliśmy dyskusję i inne kwoty, w momencie, kiedy zastał nas koronawirus. Ale mimo to potrafiliśmy przekonać, potrafiliśmy namówić, aby był z nami. Tak samo myślę, że wielkim sukcesem spółki, w ogóle futsalu całego naszego, jest pozyskanie prestiżowej telewizji, jaką jest Canal Plus. Tak samo partnera RMF FM czy Super Express. Dzisiaj można powiedzieć, że oglądaj Canal Plus, czytaj Super Express, a słuchaj RMF-u. To jest taka wizja, motto, które mogę sobie też przypisać jako były rzecznik i mający doświadczenie pracy z mediami i kontaktu, które do tego zostały przeze mnie wykorzystane. Jak bardzo kluczowa była pomoc PZPN-u? Znaczy, ja w ogóle uważam, że to, co zrobił PZPN, to jest bardzo duży gest w naszą stronę. To była zapowiedź prezesa Zbigniewa Bońka, który również podczas pandemii zamykania wszystkich klas rozgrywkowych wspomniał, że taka zapomoga, powiedzmy, wsparcie będzie również dla futsalu. Ja rozmawiałem z prezesem Zbigniewem Bońkiem, prosząc o tą pomoc, ale nie ukrywam, że najwięcej rozmów było z Janem Bednarkiem i z prezesem Nowakiem przy okazji pisania nowej umowy, która się tworzyła w kuluarach, jeżeli chodzi o no, napisanie nowej umowy, jak również rozmowy dotyczące wsparcia sędziów, bo też to nam PZPN dał, to PZPN pokrył koszty, więc cały ten okres ostatniego roku, też tego okresu pandemicznego, uważam, że współpraca z PZPN-em była bardzo dobra, kwota 30 tysięcy przerosła nawet moje, powiedzmy, oczekiwania i te rozmowy gdzieś tam wsparcia, bo powiem tak szczerze, na spotkaniach z klubami stawiano to wręcz jako warunek, że powiększenie ligi, ja muszę to załatwić. Dziś jak słyszę tam, że to PZPN dał, no ale myślę, że gdzieś rozmowy były takie i wymagania również ze strony klubów, a z mojej strony ciężka praca. Właśnie wraz z pozyskaniem firmy Statscor, można powiedzieć, że to tak naczynia połączone, że przyszła Canal Plus, telewizja. Jak duży to jest krok w popularyzacji futsalu? Bo wydaje mi się, że nie ma większej stacji telewizyjnej w Polsce, czy kodowanej, czy niekodowanej, bo jednak jest to telewizja międzynarodowa, która posiada kanały sportowe.
No to jest prestiżowa telewizja. Sami sobie Państwo możecie odpowiedzieć, jakim partnerem jeździmy dzisiaj, patrząc w telewizję. Ja myślę, że takie BMW, Mercedes, Audi na poziomie samochodu, czy nawet Porsche, jeżeli ktoś młodszy jest, czy Dodge Marcina Sunerackiego, tak? Można na pewno być z tego zadowolony, można być z tego dumnym. StatsCore to jest taki dodatek, który mówi o jakości ligi, ponieważ statystyki, jeżeli są przy rozgrywkach sportowych, klubach, to znaczy, że samochód ma klimatyzację, wspomaganie, na przykład asystenta drogowego, coś, czego nie musi mieć, ale co świadczy o jego klasie i standardzie jakby jazdy i samochodu. Więc nasza Futsal Ekstraklasa nawiązała ten kontakt wcześniej ze StatsCore, ale w trakcie tych pierwszych rozmów również rozmawialiśmy już o tytularnym sponsorze, gdzie na stole leżało kilka takich propozycji innych dyscyplin, które pukały do StatsCore. Tak więc myślę, że to jest na pewno duży sukces z naszej strony. Na pewno duża satysfakcja, jeżeli chodzi o Canal Plus, spełnione oczekiwania, bo takie były nie tylko ze strony klubów czy zawodników, ale również kibiców czy zagorzałych sympatyków ze świata dziennikarskiego. Patrząc na kulisy transmisji spotkań, które leżą niejako po stronie spółki, można powiedzieć, że taki mecz był dużym wyzwaniem, ponieważ wydawałoby się, że zwykłe spotkania przeradzały się w ogromną operację logistyczną. No tak, w ogóle słuchajcie, to zmiana jakości obrazu stacji wymagała szeregu dopasowań technicznych. Tutaj wielki ukłon w stronę TV Sfery Marty Krzyśki, która jest prezesem, która spędziła mnóstwo czasu podczas tych realizacji, produkcji, w halach, na rozmowach ze mną, na rozmowach z kanałem, gdzie ja przekonywałem, że po prostu skorzystam z naszej produkcji, tak? Szukając gdzieś oszczędności, szukając gdzieś rozwiązań, bo ja zawsze mówię tak, problemy już mamy, ale szukajmy rozwiązań. Ja tymi rozwiązaniami właśnie postarałem się znaleźć Canal Plus, postarałem się znaleźć StatsCore, tak? Postarałem się zachęcić zakłady bukmacherskie, które w tej chwili kupują wyniki na żywo, płacąc żywą gotówkę. Jest w ogóle takie zainteresowanie futsalem. Nie ukrywam, że pomógł nam bardzo sukces reprezentacji Polski, bo to jest jak najbardziej wyznacznik każdej dyscypliny. Jeżeli reprezentacja dobrze gra, jeżeli się ogląda, to na pewno jest ona atrakcyjna. A przypomnę jeszcze tak odnośnie medialności, zwróćcie Państwo na jedną rzecz uwagę. Telewizja Polska, TVP Sport pokazuje reprezentację. Liga jest w Kanale Plus. Finały Final Four wykupił Polsat. Naprawdę coś się dzieje wokół nas, wokół naszej dyscypliny i to jest, myślę, najlepsza ocena wyznaczająca ostatnie lata pracy. Poza telewizją Kanal Plus jest też wspomniane radio RMF FM, wspomniana gazeta Super Express. Do tego mamy mniejsze portale jak Polska Piłka, Polski Sport, Piłkarski Świat. Wszystkie mecze można obejrzeć w TV.com, co dzisiaj jest chyba niewyobrażalne, że tego mogłoby nie być. Jednym zdaniem, czy panujemy nad sytuacją? Bo tak to się rozmnożyło, że... Jeszcze zapomniał pan dodać jedną rzecz. Jeszcze pan zapomniał dodać przede wszystkim zespół prasowy. Można powiedzieć, że to już małe biuro StatsCore Futsal Ekstraklasy, gdzie tworzycie wy pewien już content, pewien wygląd, pewną... wyznaczacie kierunki, trendy w tym wszystkim, co się dzieje. Tak, już jest tego dużo, stąd też było niedawno ogłoszenie, że poszukujemy nowych osób. To pokazuje, że coś się dzieje. Natomiast no, ciężko mi tak też mówić o sobie w kategoriach, że coś się dobrze zrobiło. Ja chciałbym być oceniany obiektywnie. Ja się nie boję krytyki. Jeżeli ona jest merytoryczna, to powiem inaczej. Ja nawet wyciągam wnioski, nawet staram się słuchać. Czasami może jestem tak odbierany, że jestem zarozumiały, czy tam nie zgadzam się, zrobię po swojemu. Nie, to nieprawda, ponieważ ci, co mnie znają bardzo blisko i ze mną współpracują, wiedzą doskonale, że ja szukam rozwiązań. Wielu kibiców jest zapewne też ciekawych, czy w następnym sezonie będą mogli w sobotę o godzinie 12 włączyć N-Sport Plus, aby obejrzeć mecze StatsCore Futsal Ekstraklasy. Czy w tym momencie można już coś zdradzić na ten temat? Myślę, że rozmowy trwają na ten temat, za wcześnie, aby o nich mówić, ale bądźcie Państwo dobrej myśli. Tematy futsalowej debaty w tym sezonie myślę, że wyznaczały też niejako właśnie mecze reprezentacji Polski, a konkretnie konferencje prasowe, które po nich były i słowa selekcjonera Błażeja Korczyńskiego. Pierwszym z takich tematów byli obcokrajowcy w naszej lidze. Pamiętam, że trener mówił wtedy o
zbyt dużej liczbie obcokrajowców, a małej liczbie rodzimych zawodników, przez co trener ma problemy z doborem zawodników do kadry, aby ci podnosili poziom. Patrząc jednak na takich graczy jak Alex Viana, który teraz poszedł do Ligi Hiszpańskiej, Pedrinho, Rodrigo Dosajew, to są zawodnicy, którzy podnoszą poziom całej ligi. Czy myśli pan zatem, że kluby potrafią zachować ten balans między obcokrajowcami a zawodnikami z naszego kraju, czy jednak idzie to w tym kierunku, że selekcjoner ma prawo się martwić? Oczywiście, że dzisiaj obecność zagranicznych zawodników podnosi nasz poziom, ale odpowiedź jest bardzo prosta, bo ja pamiętam jako prezes Pogoni 04 Szczecin, czy jako trener, że zatrudnienie obcokrajowców, a pamiętam w Szczecinie był to między innymi taki piłkarz, futsalista Nudy, który kreował swoją postawą podnoszenia umiejętności przez pozostałych zawodników, wcześniej grał w Hurtapie Łęczyca. Tak więc jak najbardziej te trendy są właściwe, aczkolwiek tak to wygląda, że ci zawodnicy z zagranicy są tańsi, w cudzysłowie, ponieważ nasi tu chłopcy czy futsaliści, no niestety mają rodziny, mają często pracę na miejscu, nie mogą się poświęcić całkowicie, aby się przenieść w inne miejsce, na przykład ze Szczecina do Rzeszowa czy z Gdańska do Katowic. Bo no, jest to jeszcze nie ten poziom, aczkolwiek uważam, że zbliżamy się do tego poziomu, gdzie kluby będą musiały zatrudniać profesjonalnych futsalistów, jeżeli chcemy dogonić Europę, a na pewno jeżeli chcemy dogonić i awansować do Final Four. Ja myślę, że cały czas to idzie w tym kierunku. Przykład chociażby niedawno zostało ogłoszone odejście Mateusza Madziąga, który jeszcze pamiętam po meczu właśnie z Portugalią. Trener Korczyński mówił, że to jest zawodnik nie do wyciągnięcia. Okazuje się, że jednak jest. Tak samo Tomasz Lutecki, który przeszedł ze Śląska do Konstraktu Lubawa, teraz prawdopodobnie znowu pójdzie na południe. Cały czas to jednak się kręci wokół. U nas bardziej to polega na tym, że trenerzy wyłuskują takich młodych zawodników bądź zawodników gdzieś grających na poziomie czwartej ligi czy A-klasy ligi okręgowej i zachęcają ich. Potem muszą ich nauczyć. A tu przyjeżdża gotowy produkt i jeszcze jest tańszy. Oczywiście jakby tak globalnie patrząc, bo trzeba mieszkanie, wyżywienie, kontrakt, premię, ale nie trzeba się niczym martwić i oni są jakby gwarantem tego, że od razu to zatrybi, wejdzie jakby w życie, a jako trener mogę powiedzieć, że nauczenie chociażby moich chłopców tutaj z Warszawy 98 rocznika, no, polegało na wieloletniej pracy. W wywiadzie dla telewizji Sfera wspomniał pan, że futsal powinniśmy przede wszystkim budować na młodzieży i że wprowadzenie systemu rozgrywek młodzieżowych no, powinno nastąpić jak najszybciej. Czy dziś w obecnych warunkach jest możliwe wprowadzenie centralnej ligi juniorów dla futsalu w wymiarze ogólnopolskim, czy lepiej zacząć od lig międzywojewódzkich, aby też kluby to mniej obciążało finansowo? Jeżeli chodzi o centralną ligę juniorów, to na pewno będziemy tutaj mówić o sensie, ale w momencie, kiedy będzie taka współpraca pomiędzy PZPN-em i myślę też nami, futsal ekstraklasą i klubami. Ja w ogóle jestem zwolennikiem, jeżeli coś robić, to od razu porządnie od początku, aczkolwiek małymi krokami. Gdyby dzisiaj dofinansować kluby na poziomie 30 tysięcy plus opłaty sędziów, mogłoby to mieć jakiś sens, mogłoby to spowodować, że kluby wystąpiłyby też o dotacje, bo łatwiej jest na młodzież dostać do własnych samorządów i jakby zacząć pewien proces, ponieważ gdyby to zrobić U18, a reprezentację mamy U19 i ci chłopcy mieliby treningi, a co tydzień sens rywalizacji, co jest jakby tą truskawką na torcie i bez tego ani rusz, bo dzisiaj jak ja wezmę młodego chłopaka ze sobą do seniorów i nie będzie grał, to po jakimś czasie mu się nie chce, zniechęci się, odejdzie, pójdzie grać na tej trawie lub w ogóle zrezygnuje. A tu chodzi, żeby był taki początek tego wszystkiego, co może być, tym bardziej byłaby to naturalna selekcja najlepszych zawodników do tej reprezentacji U19, którą, przypomnę, mamy, która zdobyła trzecie miejsce na ostatnich mistrzostwach i jakby w tym momencie PZPN mógłby naturalnie oddać pracę klubów, a kluby mogłyby jeszcze bardziej zdobyć motywację. Innym z głośnych tematów po meczach reprezentacji była faza play-off, a w zasadzie jej obecny brak. Spółka zaproponowała klubom system 1-4. Wielu osobom, kibicom marzyłoby się od razu wprowadzenie tego docelowego systemu, a więc 1-8. Mając na uwadze, że mamy Mistrzostwa Europy, a więc tych terminów będzie mniej, czy możliwym jest wprowadzenie tego szerszego systemu już teraz
tak, aby sezon zakończyć tradycyjnie w maju, a jednocześnie uniknąć dużej liczby spotkań w środku tygodnia, które naturalnie będą się cieszyć mniejszą oglądalnością? Ja to wytłumaczę w taki sposób naturalny. Jeżeli przychodzą warunki zimowe, śnieg, słota, błoto, to trzeba zmienić opony zimowe, bo jeżeli się nie zmieni, nie dostosuje się do warunków jazdy ich właściwości, to grozi to wypadkiem i to tragicznym. Tak samo jest w przypadku tego obecnego, nadchodzącego sezonu, że oczywiście, że najlepszym rozwiązaniem i docelowym jest rozwiązanie playoffów 1-8. Ale z uwagi na Mistrzostwa Świata, a później na początku następnego roku Mistrzostwa Europy, które będą rozgrywane, gdzie reprezentacja tak naprawdę będzie miała 1,5 miesiąca na to, żeby się przygotować i rozegrać, my w tym czasie będziemy pauzować, więc nie ma tak naprawdę czasu, żeby potem grać. Musielibyśmy grać w systemie weekend, środa, a to w obecnych warunkach nie jest możliwe. Więc ja sobie tak pomyślałem, że jeżeli już jest takie oczekiwanie i taka presja, że jako prezes zatrudniony, jako menadżer posiadający kontakt menedżerski podaje rozwiązanie. Podaje po prostu rękę klubom, chcecie, bardzo proszę, zróbmy to, pokażmy, że umiemy to zrobić, bo na pewno na koniec sezonu będą to ciekawe pojedynki, tylko w formie skróconej. Ale to mówię, to jest powiedzmy, że taki okres zimowy, kiedy mamy na nadchodzący sezon, potem przyjdzie już lato i jest zima tych letnich, jest spiskiem opon, ruszamy 1-8, walczymy, skoro jest taka chęć i wola. I jestem tego zwolennikiem, natomiast to rozwiązanie, które zostało zaproponowane, to tylko dlatego, że jest taka sytuacja, a nie inna. Kiedy zatem powinniśmy poznać ostateczny system rozgrywek? W najbliższym czasie mamy spotkanie z klubami. Na walnym myślę, że w lipcu, już na pewno na tym walnym podejmiemy ostateczną decyzję. Ja to pozostawiam klubom. Ja akurat w tym przypadku nie mam nawet jednego głosu. Ja mogę tylko pokazać rozwiązanie. Mogę to uzasadnić i tak jak teraz uzasadniam tutaj. Tak samo przedstawię to prezesom. Myślę, że już część jakby złapała, bo na początku było, a po co to, że takie niepotrzebne. No termin, nie zrobimy, kalendarz nie da, nie jest z gumy, nie rozszerzy się, a mamy już go takiego skurczonego, że ta forma 1-4 jest do zrobienia, aczkolwiek najlepszym rozwiązaniem byłoby zagranie ich jeszcze w czerwcu. Jesteśmy aktualnie w przerwie między rozgrywkami, ale myślę, że na Dudę nie można narzekać, bo plotki transferowe na Twitterze to jest coś, czego liga chyba jeszcze nie doświadczyła. Nie, no w ogóle wchodzimy w pewien obszar medialności. Ja powiem Państwu tak, wielu ja widzę trenerów, czy nawet doświadczonych, powiedzmy, dziennikarzy, tak jak Rafał Szlaga, stanęło w obliczu profesjonalnej telewizji, gdzie musimy się dostosować również do ich wymogów. Tutaj wiecie Państwo, jak powiecie coś tam na boku, to dziennikarz to bardzo szybko wyłapie, szybko to wrzuci kibic, tym bardziej. Teraz będzie taki wyścig szczurów w informacji, to będzie naturalne, fajnie, będzie się coś działo, ale niestety słowo w mediach potrafi zabijać. Zabijać kontrakty, zabijać rozmowy prowadzone, jak i również zabijać wizerunek niektórych z nas. Tak samo jak zapowiada nam się gorące lato transferowe, chyba zapowiada się równie gorący ten przyszły sezon właśnie. 16 zespołów, 5 spadkowiczów, możliwe play-offy, do tego gra o pojechanie na Mistrzostwa Europy niektórych zawodników. Chyba nie można będzie powiedzieć, że nie mamy meczów o stawkę. My Polacy jesteśmy nauczeni w ogóle tak narzekać. Prawda? Niemcy mówią, wie geht's, danke gut, czyli jak ci idzie, dobrze, dziękuję. A Polak jak ci, przestań. Prawda? Więc ja uważam, że my w ogóle nie rozumiemy, że nasza liga, na przykład mając 16 zespołów, jest taką samą ilością drużyn jak najlepsze na świecie, tak? Czy w Europie. Hiszpańska też ma 16, ale oczywiście jest polemika, za dużo. Okej, rozumiem. Jestem w stanie przyjąć ten argument. No ale patrzmy, że 16, bo też ma najlepsza liga, prawda? Hale, które są widowiskowo-sportowe, które w tej chwili posiadają kluby, Clirex, nawet Mistrz Polski grał ostatnio finał na tym, Toruń, tak, patrząc na Piasta, piękną halę, tak, na inne obiekty sportowe, które w tej chwili zaawansował zespół z Gdańska, który ma też piękną halę, przez AZS Katowice miał piękną halę, więc my naprawdę mamy w Polsce dosyć fajne warunki, wystarczy pojechać do południowych sąsiadów, byli tam nasi sędziowie, porozmawiać z nimi, z jaką rzeczywistością się spotkali. I ta liga, która była do tej pory, nawet mecz i rewanż, do końca w ostatnich meczach rozstrzygnęła o medalach i rozstrzygnęła spadkowiczów, więc nie była taką nudną. A to, że mamy Bayern Monachium w postaci rekordu Bielsko-Biała, no to szanowni Państwo, no to dobrze czy źle? Ja uważam, że dobrze, aczkolwiek fajnie by było, gdyby już te zespoły, tak jak na pewno Piast czy Konstra Klubawa i z pewnością Clirex, a
a być może jakiś czarny koń, tak jak pniewy w tym roku, uważam, że to największe odkrycie, będą doganiać tych najlepszych, co zresztą słychać na rynku transferowym, że Rekord podbiera tych reprezentantów innym, aczkolwiek wcale się nie dziwię. Jeżeli dzisiaj się tak dużo dzieje, a kiedyś może było mniej, to świadczy też o rozwoju. No to w takim razie mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, że będziemy szli cały czas do przodu, że ci zawodnicy też będą się wymieniać między klubami, że nie będziemy tylko szukać za granicą, ale też u siebie, może w mniejszych klubach, w tych klubach piłkarskich, może też w końcu mamy nowe marki też futsalowe, Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Górnik Polkowice, który... Legia Warszawa. Legia Warszawa oczywiście, więc miejmy nadzieję, że będzie to szło w tym dobrym kierunku i tym pozytywnym akcentem, myślę, możemy zakończyć.